Dzień dobry Państwu. Tradycja w narodzie nie ginie, jak w każdą niedzielę. Serdecznie witam sympatyków astrologii, sympatyków Feng Shui. Podczas dzisiejszego spotkania opowiem Państwu o cechach energii planet, jak i klimatach opisanych przez Feng Shui na kolejne 7 dni. Zaczniemy od 16 dnia września, skończymy na ostatnim dniu lata, czyli 22 września. Żeby nie przedłużać i nie przeciągać i nie zabierać Państwa czasu, serdecznie zapraszam na to, co dziać się będzie na firmamencie niebieskim podczas 7 najbliższych dni. Raz jeszcze serdecznie witam i zapraszam. 16 dzień września w środę. Jesteśmy w przeddzień nowiu księżyca. Dobrze byłoby jeszcze to, co się gdzieś tam ciągnie za nami, jakieś sprawy lub to, co chcieliśmy rozpocząć nowego, bo od pełni do nowiu księżyca, czyli do czwartku, tak zwany okres siania nowości, nowych tematów, uruchamiania ważnych dla nas obszarów życia, ważnych tematów. W związku z tym od nowiu do pełni będzie to okres, w którym zobaczymy owoce, czy one są obfite, czy też przegapiliśmy ten okres czasu i nie zasialiśmy, w cudzysłowie rzecz mówiąc, tego, co dla nas ważne. Od nowiu będzie okres owocowania. Zobaczymy. W środę, drodzy Państwo, jeden aspekt księżyca, trygon z Uranem. Księżyc oczywiście w dalszym ciągu w znaku panny. Panna jest jakością zmienną. To znaczy, no nie chodzi tu o jej charakter, prawda, tylko chodzi o to, że jest to ostatni znak, który zmieni nam lato i przejdziemy w jesień. Dokładnie 22 września rozpoczyna się jesień polska i my 22, bo to będzie wtorek, zakończymy dzisiejsze spotkanie. Ale wracajmy do tu i teraz. Tak jak powiedziałem, jeden aspekt księżyca, trygon z Uranem. Wszelkie nowości będą nas interesować. Będziemy chętnie szukać nowych dróg, nowych patentów i tego, co pomijaliśmy do tej pory, bo to było jakieś dziwne, takie nie w zgodzie z nami. Natomiast w środę, w przeddzień nowiu zauważymy to coś dziwnego i zacznie nam się podobać. Możemy wykorzystać różne pomysły na rozwiązanie naszych dylematów i kłopotów. Drodzy Państwo, dzień będzie wielce korzystny dla roczników psów, tygrysów i koników. No, jeżeli dzień korzystny dla piesków, to smoczki z większą ostrożnością w tym dniu. Bardzo proszę. Dzień pod panowaniem drugiego urzędnika uprzątającego. Wszystko. Dosłownie wszystko i jeszcze trochę, czego chcemy się pozbyć. Co chcemy zakończyć, bo jest nam to do niczego już niepotrzebne. Nałogi, przyzwyczajenia, maniery, zabiegi, operacje usunięcia wszystkiego, czego mamy już, tak jak powiedziałem, serdecznie dosyć i chcemy się tego pozbyć. Świetny dzień, żeby wykorzystać tę energię. Ponadto, drodzy Państwo, nie zaleca się w tym dniu, by inaugurować pracę. Zatrudnić pracownika. Wszelkie otwarcia
nie będą korzystne w tym dniu. Wyruszanie w daleką podróż również niekorzystne, jak i zmianę miejsca zamieszkania. Raz jeszcze wrócę na chwilę do astrologii i do znaku panny. Szanowni Państwo, wiadomą rzeczą jest, że panna jest wielce uporządkowaną postacią. Ja może inaczej, nie chcę tego odnosić do postaci, ale do znaku zodiaku pod tytułem panna. I tak jak rak jest kardynalnym znakiem, czyli rozpoczyna lato, lew jest jakością stałą, czyli utrzymuje, trwa dalszy ciąg lata i panna, tak jak powiedziałem, jakoś zmienna, lato kończy i rozpoczyna się złota polska jesień. Stąd właśnie to moje określenie panny jako znak zmienny. Panna, powiem jeszcze tak, jeżeli chodzi o astromedycynę, drodzy Państwo, pępek, środek świata i środek naszego ciała i wszystko w okolicy pępka, śledziona, wątroba, jelita, cały proces trawienny jest pod kuratelą księżyca, który przebywa w znaku panny. Dlatego myślę sobie, że dobrze jest zwrócić uwagę na to, by okres wspaniały, sprzyjający, żeby wchłonąć w swój organizm jak najwięcej witamin, żeby był zapas, jeśli można w ogóle o jakimś zapasie mówić, żeby było jak najwięcej korzystnych witamin, bo nieuchronnie każdy dzień zbliża nas do zimy. Taki będzie 16 dzień września. Siedemnasty dzień września. Mieć będziemy nów księżyca. 13:00 dokładnie. Pusty bieg księżyca od 13:43 do 20:55. Czyli jeżeli o 13 jest nów księżyca, który prowokuje do inauguracji, to 40 minut zostanie nam do pustego biegu księżyca. I podpowiadam, po obiedzie, po nowiu księżyca nie rozpoczynajmy niczego nowego, aczkolwiek będzie taka tendencja, albo od zawsze energie powiadają, że od nowiu można spokojnie rozpocząć, za wyjątkiem pustego biegu księżyca. Informuję, że niekorzystnie. Drodzy Państwo, tuż po północy, do drugiej w nocy, księżyc będzie w przepięknym połączeniu z Jowiszem. Mówię tutaj o trygonie. Ci wszyscy, którzy będą aktywni w nocy, dużo optymizmu, szczęścia, porozumień, jak również przemieszczać się będzie można. Szczególnie te dalekie podróże będą wielce korzystne do drugiej w nocy. Około czwartej nad ranem księżyc tworzy opozycję do Neptuna. No mogą nam się tutaj jakieś dziwne rzeczy pojawić w naszych głowach. Coś nam będzie zaprzątać spokój, ale coś nieprawdziwego, jakieś wydumki, jakieś iluzje, no dziwne pomysły, być może taki objaw tych energii będzie u nas wyraźny między dokładnie 3 a 5 rano. Idealna orba to jest 4. Co to znaczy idealna orba? Opozycja to jest 180 stopni. Idealna orba to jest 180 stopni. Która miedź będzie swój czas o 4 rano. Natomiast wiadomą rzeczą jest, że każdy aspekt księżyca trwa
2 godziny, około 2 godzin, godzinę przed dokładną orbą i godzinę po. W związku z tym, tak jak mówię, od 3 do 5 będzie okres iluzji, nieprawdy i wydaje mi się, ale żadnego dowodu na to wydaje mi się nie odnajdę. Nie odnajdę. 13. Koniunkcja Księżyca ze Słońcem. Nów Księżyca. W 25 stopniu znaku Panny i kosmogram zrobiony dla Warszawy, dla Polski, wyznaczył ascendent na 5 stopień Strzelca. Czyli 25 stopień Panny i 5 stopień Strzelca, no kwadratury nie ma, aczkolwiek same znaki są w stosunku do siebie w sprzeczności. Kwadratura, w spięciach. Doświadczam tego bardzo często przez całe życie. Jestem strzelcem zodiakalnym i ascendent też mam w strzelcu. Doświadczam tego, że inauguracja każdego kontaktu, znajomości z kimś spod znaku Panny jest znakomita. Natomiast z upływem czasu pojawiają się kłótnie, sprzeczki, zwady, inne zupełnie patrzenie na świat i ta drobnostkowość Panny mnie zaczyna po prostu doprowadzać do wściekłości i każda relacja z Panną skończyła się, zmykam, bo nie wytrzymam nerwowo. Oto taka ciekawostka między postaciami spod znaków Strzelca i Panny. Natomiast 5 stopień Strzelca wyznaczony ascendent dla Polski. Pierwszy dekanat Strzelca we władztwie Jowisza. A Jowisza gdzie odnajdziemy? W Koziorożcu. I drodzy Państwo, Panna, Koziorożec i Byk. Żywioł Ziemi, Trygon. W związku z tym, mimo tego, że ascendent w Strzelcu i Jowisz jest władcą całego kosmogramu, na nów Księżyca, władca ascendentu jest władcą całego kosmogramu. Ponieważ przebywa w znaku Koziorożca, tym samym tworzy Trygon do Panny. I można się spodziewać, albo czuć, że od czwartku wchodzimy w dwutygodniowy okres korzystny dla nas, że będziemy mogli załatwić z korzyścią wiele naszych dylematów, spraw, wyprostować niektóre rzeczy, dojść do porozumienia, uzgodnić, podpisać umowę i tak dalej, i tak dalej. Nów może rozpocząć nam świetne 2 tygodnie. Szczególnie tyczy to znaków żywiołu Ziemi. Panna, Koziorożec i Byk. No, trzymam kciuki. Niech tak się stanie, żeby zwiastun tego nowiu Księżyca był faktycznie prawdą i wniósł w Państwa życie jak najwięcej szczęśliwych momentów. Ponadto towarzyszący w tym dniu kolejny aspekt, tym razem trwający cały dzień, 2 aspekty są, ale mówię na razie o pierwszym. Merkury w kwadraturze z Jowiszem. Merkury, krótkie podróże, Jowisz, dalekie podróże. Kwadratura. Ani te nie będą bezpieczne. Dużo wypadków, dużo kolizji, stłuczek, awantur i dzień może na polskich drogach, nie tylko na polskich, w całej Europie, może obfitować w bardzo dużą ilość wypadków podczas przemieszczania się, podróży. Kwadratura między Merkurem a Jowiszem również sprowokuje do tego, że znacząca większość lotów, samoloty znowuż staną na ziemi.
Już są blokady do coraz większej ilości państw w Europie. Samoloty stoją. I drodzy Państwo, co jest jeszcze ważne? Mars, który przebywa u siebie w Baranie, a teraz się cofa w retrogradacji. W tej samej pozycji i w tym samym miejscu był podczas ostatniej pełni. Czyli i pełnia, i nów tożsame, jeżeli chodzi o energię Marsa. Z tym, że tam Mars szedł ruchem prostym. Teraz się cofa. Replay. Powtórka z rozrywki. W cudzysłowie z rozrywki, bo to do rozrywki nie będzie należeć poza wątpieniem między Baranem, gdzie Mars sobie teraz przebywa u siebie w Baranie, a panną jest Kwinkungs. Zapowiedź nieszczęścia. Może nie nieszczęścia, ale niekorzystnych wydarzeń. Kwinkus nie jest korzystnym aspektem łączącym planety. Uważać trzeba. Od nowiu Księżyca mamy farta, fakt, Jowisz go wprowadza w idealnym połączeniu z tym właśnie nowiem. Natomiast niekorzystne aspekty można zwalić na Marsa, czyli niekorzystne wydarzenia, aspekty można zwalić na Marsa. I ponadto, drodzy Państwo, tradycyjnie ascendent w piątym stopniu strzelca, pierwszy dekanat strzelca, czyli również bardzo silny ten ascendent, wprowadzi dużo optymizmu, radości i możliwości zapisania w naszym życiorysie wielu pozytywnych wydarzeń. I drugi aspekt tego dnia trwać będzie Słoneczko w trygonie z Saturnem. Panna Koziorożec. Niczego tak naprawdę nie odważymy się zrobić bez przygotowania. Jeżeli już za coś się weźmiemy, za jakiś nowy temat, to on musi być rozpracowany w szczegółach. No w pannie, szczegóły, drobnostki. Saturn struktury. Pewność siebie, sprawdzone od początku do końca, czy ten temat jest dla mnie dobry, korzystny, czy przygotowałem się tak dalece, znakomicie, że mogę go ruszyć, czy kontynuować, czy pertraktować. Ja jestem przygotowany i spokojny, że pojawi się jakaś niespodzianka, która może wytrącić mnie z tej równowagi. Przez cały dzień trwać będzie drugi aspekt. Dzień wielce ciekawy, drodzy Państwo, wnoszący w nasze życie dużo nowych oglądów rzeczywistości. Ale nade wszystko ja muszę czuć swoją wartość, swoją prawdę i być w miejscu, w którym nikt nie będzie w stanie podważyć mojej opinii, mojego zdania. To, co mówię, będzie rzeczywiste, rzeczywiste, prawdziwe. Taką tendencję czuć będziemy podczas nowiu. Kalejdoskop dnia, ale wielce ciekawy, zapowiadający również przez najbliższe dwa tygodnie wielkie szczęście. No niech trwa, niech trwa. Szczególnie tyczyć to będzie roczników, świnek, zajączków, a co? I roczników pod panowaniem kozy. Natomiast bawoły, no trochę więcej rozwagi w tym dniu należałoby. Dzień, drodzy Państwo, pod panowaniem, gdzie ten urzędnik mi uciekł, jest
Trzeci, urzędnik wypełniający. Nade wszystko, Feng Shui określa ten dzień jako korzystny dla tych z Państwa, którzy chcą odzyskać swój dług, jakąś należność. Dłużnik się gdzieś tam miga, ukrywa, udaje, że coś mu przeszkadza. To w tym dniu bardzo skutecznie będzie wyegzekwować swoją należność, odzyskać dług. Ponadto, drodzy Państwo, już nie. Żadne zabiegi, żadne operacje usunięcia. Już nie w tym dniu. Można natomiast będzie złożyć sobie podanie, wniosek, jakąś deklarację, poprosić decydentów o poprawę jakości mojego życia, mojej pracy, by podnieść komfort swojego funkcjonowania, łącznie z podaniem o podwyżkę. Bardzo proszę. I jeszcze cóż tu jest niekorzystnego? Zapisałem sobie ślub. Aha, sprawy związane z kodeksem prawa. Niekorzystnie będzie poruszać w tym właśnie dniu. Na zabiegi już nie, powiedziałem, wizyty u lekarza też niekorzystne i jeżeli ktoś ma zamysł rozpocząć dietę, to na pewno nie będzie ona korzystnie przebiegać, jeśli rozpoczniemy od czwartku. I tak w wielkim skrócie, drodzy Państwo, no rozgadałem się na temat tego nowiu i towarzyszące aspekty i klimaty opisane w Feng Shui, ale wydaje mi się, że mogą się przydać te informacje i te wiadomości. Tak skończymy czwartek. W piątek, 18 dzień września. Księżyc w znaku wagi. 20:55 wszedł do znaku wagi w czwartek. Księżyc w znaku wagi, równowaga, tradycyjnie, bez przemieszczania się i odlotów z jednej krańcowości w drugą, nie, po środku będziemy starali się być i żyć. Jeden aspekt księżyca, sekstyl z władczynią znaku wagi, Wenus. I tak jak powiedziałem na wstępie, równowaga, harmonia, świetne samopoczucie, dużo uśmiechu na buzi, korzystne załatwianie wszelkich naszych spraw. Będzie charakterystyczne dla 18 dnia września. Również Feng Shui podkreśla ten właśnie obszar naszego życia pod tytułem korzystne wydarzenia. Szczególnie odnosić się to będzie, te korzystne wydarzenia, do roczników, szczurów, smoków i małpek. Przypomnę jeszcze, że cały rok do Was należy. No, jeżeli już dzień korzystny dla szczura, tradycja, kardynalni przeciwnicy urodzeni pod panowaniem konia. Czwarty urzędnik, równoważący, ślub, świetnie będzie, wielce korzystnie, dla równowagi, wypośrodkować, ślub znakomicie będzie, podpisać to sakramentalne, tak, w czwartek. Ponadto, drodzy Państwo, pertraktacje w biznesie. Pertraktacje i rozmowy z naszymi przełożonymi, szczególnie jeśli startujemy z niższej pozycji, do przełożonych. Wnioski, prośby. To się powtórzy z czwartku, ten temat również przeniesie się na piątek. Wielce korzystnie będzie dbać o to,
żeby poprawić jakość swojej pracy, swoich relacji, podnieść komfort naszej pracy, uposażenia również. Korzystny dzień, żeby zainicjować coś, co będzie mieć wpływ na daleką naszą przyszłość, poprawiające jakość naszego życia. Świetny czas, świetny urzędnik. Jak również, drodzy Państwo, dobry będzie czas na wyruszenie w daleką podróż i w tym właśnie dniu zmienić miejsce zamieszkania. To będzie korzystny czas tego urzędnika. Natomiast wszelkie sądowe rozprawy nie w tym dniu, jak i burzenie, niszczenie i pogrzeb, pochówek, niekorzystne energie, żeby iść na cmentarz, pożegnać kogoś znajomego. No trudno, no ale nieraz bywa tak, że nie mamy wyjścia, musimy iść. Natomiast ja tylko informuję, że energie tego dnia nie będą korzystne, by uczestniczyć w pochówku. Tak nam minie piątek. Dziewiętnasty dzień września. Pusty bieg księżyca od 16:28 do 20:32. Przez cały dzień jeszcze księżyc w znaku wagi, a o 20:32 przejdzie do skorpiona. Drodzy Państwo, kalejdoskop energetyczny tego dnia czekać nas będzie z akcentem negatywnych niestety energii. Od północy do drugiej w nocy księżyc kwadratura Jowisz. W sobotę wszelkie imprezy, uczestniczenie w tych imprezach nie będzie przebiegać w sposób radosny, optymistyczny. Jakieś coś, przekraczanie granic rozsądku, przekraczanie, chcę jeszcze więcej, a to się skończy przykrymi wydarzeniami. Ktoś nas może, no mówiąc językiem prostym, skrytykować za naszą postawę, za pazerność, może tak. Od północy do drugiej w nocy ten aspekt będzie trwać. Około godziny czwartej księżyc połączy się, czyli mariaż, koniunkcja z Merkurym. No możemy i czuć, i myśleć. Czwarta nad ranem. Sobota, no zdarza się, że nie śpimy, zdarza się, że jesteśmy aktywni. W związku z tym nie będziemy mieli tutaj dylematu. Czy faktycznie jestem w błędzie, czy żyję w prawdzie? I nasza intuicja i logika połączą się jednymi energiami i tożsamo będą reagować na rzeczywistość, na wydarzenia, w których będziemy uczestniczyć. Szanowni Państwo, około godziny, która ja tu... Aha, między 7 a 9 rano. Kolejne, ale już wredne, naprawdę wredne aspekty księżyca. Kwadratura z Plutonem. No, może nam się czkawką odbić. Coś, co postanowiliśmy zrobić jako rekompensatę naszej krzywdy. To znaczy, ktoś nas kiedyś skrzywdził, mieliśmy czas i okazję, w cudzysłowie okazję, do tego, żeby się odwzajemnić i tak właśnie postąpiliśmy. Kwadratura z Plutonem może przynieść nam konsekwencje bardzo poważne, łącznie z dolegliwościami naszego ciała. Niestety. Zawiść, nade wszystko zawiść, wcześniej czy później wróci do nas. A już tradycyjnie i poza wątpieniem, proszę, bardzo proszę, wstrzymać się od wszelkich
przekazów, życzeń, a niech cię tam coś dopadnie. Miejmy świadomość, że to, co dajemy od siebie, wcześniej czy później wróci do nas. My jesteśmy nadawcą, adresat może to przyjąć, ale odpłaci się tożsamym. Miejmy na to baczenie. Drodzy Państwo, około godziny 14:00 księżyc również w kwadraturze z Saturnem. Brak rozwagi. Brak rzeczywistego widzenia świata. Ponadto będzie nam się wydawać, że obowiązki, które dźwigamy na naszych plecach, są naprawdę nie do wytrzymania, nie do utrzymania. Będziemy chcieli coś zrzucić z naszych pleców. Jakąś krytykę będziemy chcieli odbić. Saturn będzie nas trzymał w tych energiach, a my będziemy mieli bunt przeciwko właśnie takiemu postępowaniu. I na koniec dnia księżyc stworzy opozycję z Marsem. No jakby nie patrzeć dzień, również ta sobota nie skończy się dla nas życzliwie, łaskawie. Ochota do awantury. Ochota do... No, przy tym Plutonie również, do wbicia komuś nóż w plec. No, dzień bardzo newralgiczny, wrażliwy na każdą naszą akcję, słowo, tekst, który przekażemy. To również tyczy nas jako odbiorców, prawda? W związku z tym sobota winna przebiec nam tak dalece ostrożnie, rozważnie, żeby nie pokusić się na jakieś spięcia z kimkolwiek. Wprost przeciwnie, unikajmy wojny, unikajmy zwady, nie prowokujmy nikogo i nie dajmy się również sprowokować. Nie musi to tyczyć w ten właśnie sposób, jak określiłem energię tego dnia, roczników bawołów, kogutów i węży. Natomiast kozy, no szczególnie do Was adresuję to, co powiedziałem przed chwilą. Z wielką ostrożnością kózki miejcie się w sobotę. Dzień, drodzy Państwo, piątego urzędnika stabilizującego. Dobry będzie dzień na ślub, na dalekie podróże, na pertraktacje, na uzgodnienia, podpisanie umowy. To będzie korzystny dzień. Natomiast szczególnie daleka podróż, przeprowadzka i również raz jeszcze akcentuję tutaj feng shui, pochówek, to nie będą dobre energie. Czyli sobota nie musi być świetnym dniem, wprost przeciwnie, uważajmy wielce na to, co się dookoła nas dzieje i nie dajmy się sprowokować. Dwudziesty dzień września, w niedzielę. Nie mam dobrych informacji na cały weekend. Drodzy Państwo, księżyc w Skorpionie. I o godzinie, dokładnie za 5 minut 13, stworzy opozycję z Uranem, a na koniec dnia 22:40 kwadraturę z Wenus. Szanowni Państwo, no wszystko, z czym zderzymy się po raz pierwszy. Nowości, jakieś dziwne rzeczy, dziwne teksty, dziwni ludzie. Przekraczający standardy, ekscentryczni ludzie, jakoś dziwnie się zachowujący. No nie będą nam pasować, nie przypadną nam do gustu, może tak. Bunt przeciwko wszelkim innowacjom, ekstrawagancjom i niestandardowym zachowaniom. Nie, to nie jest dla nas. Nie potrafimy tego zaakceptować.
sprzeciwimy się. I koniec dnia, tak jak powiedziałem, Księżyc w kwadraturze z Wenus niestety podsumuje ten dzień jako kiepski. Smętny, brak uśmiechu na buzi, trochę nerwów, niekorzystnych sytuacji, kontaktów, relacji. To się może wydarzyć w niedzielę. Oczywiście nie musi tyczyć to roczników, tygrysów, koni i piesków, natomiast małpki z wielką ostrożnością przez cały weekend, bardzo proszę. Szósty urzędnik, uruchamiający. Możemy przygotować się. Nie być aktywnym od tak fizycznie, ale usiąść i przygotować się, by obszary życia długoterminowe, które zapowiadają się, że będą trwać i trwać, przygotować w sposób bardzo rzetelny, należycie skrupulatny, z odczuciem wewnętrznym, że to jest właśnie to. Księżyc w Skorpionie. Głębia naszych odczuć i prawdy zarazem, która jest korzystna dla nas. Dbajmy o siebie. Dbajmy o siebie. Drodzy Państwo, Feng Shui powiada, żeby właśnie wszystkie tematy długoterminowe przygotować rzetelnie, uczciwie i pozostać w zgodzie ze swoimi potrzebami. To będzie ta energia, która nas będzie wspierać. Niedobrze, niekorzystnie wyruszyć w daleką podróż. Niedzielę, tak opisuje to Feng Shui. XXI dzień września. Pusty bieg księżyca od 20.12 do 21.32. O tej właśnie porze księżyc przejdzie do strzelca. Wcześniej cały czas jeszcze w znaku Skorpiona. I drodzy Państwo, kalejdoskop energetyczny, jeśli chodzi o nasze odczuwanie, na szczęście nasze odczuwanie będzie wielce radosne, poprawne i korzystne, ponieważ odczuwanie, ja mówię o aspektach księżyca, około pierwszej w nocy, sekstyl ze Słońcem, czwarta, przed czwartą rano, trygon z Neptunem, intuicja, prorocze sny, dobre samopoczucie. Szanowni Państwo, dalej idąc, dziewiąta rano, księżyc w sekstylu z Plutonem, dziesiąta, 50, księżyc w sekstylu z Saturnem i koniec dnia, 20.12, księżyc w sekstylu ze Słońcem, czyli nasze odczucia, intuicja będą znakomite, poprawne. Ale logika sprawi nam wiele kłopotów. Sygnifikatorem naszej logiki jest Merkury. I w tym właśnie dniu stworzy kwadraturę do Plutona. No, to nie są energie, które można sobie od tak bagatelizować, pominąć. Nie, drodzy Państwo. I nade wszystko informuję i namawiam. Nie miejcie żadnych tendencji i ochoty, by komuś zadośćuczynić. Pluton w kwadraturze z Merkurym to jest schemat postępowania bardzo wrednego. Odbicie piłeczki, ty mnie tak, to ja tobie dwa razy więcej. Zawiść, chęć zemsty. Takie myśli po głowie naszym, w naszych głowach będą mogły gdzieś tam sobie nie dawać nam spokoju. Natomiast cisza
intuicyjny. I to może być konflikt. Drodzy Państwo, skupmy się na sobie tam wnętrzu. Logika błądzi. Powielokroć razy wpuściła nas w kanał. Mówiąc językiem prostym. Możemy wpaść w dołek psychiczny. I tradycją już jest takie sobie powiedzenie, że jak wpadłeś w dołek, to nie kop dalej. Żeby nie wpaść głębiej. Drodzy Państwo, to są wredne energie. Merkury w kwadraturze z Plutonem. To jest naprawdę energia, którą trudno opanować, ponieważ daje nam taką zaciętość w sobie. Zrobię coś, odwzajemnię się. Informuję, co Państwo z tym zrobicie, jak czuć będziecie się w poniedziałek. Wasz wybór. Ale, tak jak powiedziałem nie tak dawno, to co dajemy wróci do nas, może nawet spotęgowane. Dajesz dobro, wróci do ciebie, niekoniecznie z tego samego źródła, ale wszechświat ci rekompensuje dobro. Dajesz nienawiść, zło, gniew, walkę, ochotę do zemsty, wszechświat ci zrekompensuje. Ktoś inny wystąpi przeciwko tobie i ci zniszczy, tak jak ty chcesz zniszczyć kogoś. Informuję jedynie, jak to działa. Bez komentarza. Dzień korzystny będzie dla zajączków, kozy i świnek. No tradycyjnie jak zajączki, to koguty, dokazujcie na podwórkach, nie dziobcie się, nie trzepcie skrzydłami, nie straszcie nikogo, bo zawsze znajdzie się lepszy kozak. Informuję. Dzień pod panowaniem 7, przepraszam, urzędnika niszczącego. W jakim sensie rozumienia? Wszystko, czego chcemy się pozbyć, zniszczyć, zlikwidować, odnosi się to szczególnie do zabiegów i operacji usunięcia tego, co nam jest dla nas jest niekorzystne. Brzydko wyglądamy. Kobiety, muszę usunąć coś tam, prawda, z twarzy, z ramion, z rąk, nie wiem. Świetny dzień, żeby to właśnie zrobić. Usunąć wszystko. Nawyki, maniery, też usunięcie ze swojego życia rzeczy zupełnie nam niepotrzebnych, niekorzystnych. Zatrzymajcie, zablokujcie i na śmieci. Te właśnie obszary naszego życia. To będzie wielce skuteczny dzień. Ponadto, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, zabiegi i operacje, terapie wszelkie, wielce korzystny dzień. Natomiast już nie w poniedziałek na ślub, no nie wiem, czy w ogóle jakiś urząd stanu cywilnego daje śluby w poniedziałek, trudno mi powiedzieć, nie wiem. Natomiast Feng Shui powiada, że nie, niekorzystny na zaręczyny również. Na rozpoczęcie biznesu, na podpisanie umowy, na wyruszenie w daleką podróż. Poniedziałek, kolejny dzień newralgiczny. Szczególna uwaga i rozsądek będzie nas utrzymywać w dobrej formie. Dwudziesty drugi dzień września, wtorek, tradycyjnie ostatni dzień, o którym Państwu opowiem, ostatni dzień również lata. 15:30 dokładnie, słońce żegna się z panną i wchodzi do znaku wagi. Waga, znak kardynalny, rozpoczyna jesień.
Skorpion będzie ją znak o jakości stałej. Utrzymuje jesień, a strzelec znak zmienny. Pierwszy objaw zimy, ale to przed nami. Wracajmy do ostatniego dnia lata, do wtorku 22 dnia września. Drodzy Państwo, księżyc w strzelcu, nie będzie żadnych aspektów w tym dniu. Wszechświat daje nam wolne. Róbmy co będziemy mieć, na co będziemy mieć ochotę, co nam przyjdzie do głowy. Oczywiście z korzyścią, żeby to w efekcie finalnym dla nas było. Tak jak powiedziałem, 15:30 słońce wejdzie do znaku wagi. Dzień będzie korzystny dla roczników smoków, małpek i szczurków. Smoki i kardynalni przeciwnicy, czyli ci, którzy urodzili się pod panowaniem psa, nie muszą tego dnia zaliczyć do korzystnych. Ósmy urzędnik. Niebezpieczny. I dobrze, jeśli ktoś zaplanuje sobie ciszę, spokój, rytuały, obrzędy religijne, medytacje, ustawienie łóżka, biurka, to będzie wielce korzystny dzień. Natomiast informuję Feng Shui, że w tym dniu wszelkie dalekie morskie podróże mogą przynieść coś, czego się nie spodziewamy, coś niebezpiecznego. Ponadto, drodzy Państwo, korzystny dzień możemy zaliczyć jako korzystny na uruchomienie spraw i tematów długotrwałych. To się również powtarza w tym dniu, w tym tygodniu. Wszystko to, co gdzieś tam widzimy na horyzoncie, zmierzające do tego, żeby poprawić komfort, jakość naszego życia, żebyśmy długi okres czasu zabezpieczyli się nade wszystko w bezpieczeństwo osobiste. Brak poczucia bezpieczeństwa prowokuje do stresu nerwów, a to się niekorzystnie odbije na naszym ciele. Dlatego jest to bardzo ważne, bezpieczeństwo własne. Drodzy Państwo, w tym również dniu wszelkie niebezpieczne sporty proszę zaniechać, nie uprawiać niczego ryzykownego. Jak również, albo nade wszystko, mówi się tu o wspinaczkach. W tym dniu na pewno nie. Nie będę już dłużej Państwu czas zabierał, bo tak się rozgadałem, że peleton mi uciekł, muszę gonić peleton. W związku z tym pozostaje jedynie zaprosić za tydzień. W następną niedzielę wejdziemy do jesieni, złotej polskiej jesieni. Serdecznie Państwu dziękuję za wizytę na moim kanale. Miło mi było również patrzeć na Was z Waszych monitorów. Tradycyjnie trzymam kciuki, by niebezpieczeństwo było daleko od nas, a trafiało do nas wszystko to, co najkorzystniejsze. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia Państwu.